Sprzedaż na trudnych rynkach. Ta moja prelekcja będzie troszeczkę inna niż te pozostałe. Ja troszeczkę różnię się też spojrzeniem od moich poprzednich, od poprzedników. A dlatego, że ja będę mówił o tym, co się dzieje z handlowcami, z przedstawicielami handlowymi, sprzedawcami, jakbyśmy ich nie nazwali. Będę mówił o tych doświadczeniach, które zebrałem przez ostatnie 9 lat, odkąd działam na powiedzmy tym rynku doradztwa i szkoleń sprzedażowych. Będę mówił o sprzedaży na trudnych rynkach i konkurencyjnych rynkach i sprzedaży trudnych produktów i trudnych usług. A często te trudne produkty i usługi to są te produkty związane z nowymi technologiami, produkty techniczne. Państwo pewnie to, co ja pokażę za chwilę, dosyć dobrze znacie. A chciałem powiedzieć o tych elementach, które utrudniają efektywność handlowcom. Okej, no główne elementy strategii sprzedaży, jakie handlowiec ma przed sobą, można to różnie pokazywać, ja pokażę 4 elementy. Jeden jest bardzo ważny, no bo to jest utrzymanie klienta. To jest, kto wie, czy jedna chyba najważniejsza aktywność. Ale też bardzo ważne są te elementy, które wiążą się z tak zwanym, użyję czysto polskiego słowa, developmentem, czyli rozwijaniem sprzedaży u istniejących klientów. I to często jest bardzo duże źródło rozwoju. Następnie skłanianiem klientów do rekomendowania, czyli dobrego mówienia o nas do innych klientów. To też jest wielkie źródło rozwoju. No i ostatnia rzecz, takim czystym zdobywaniem nowych klientów. No i okej, tymi elementami, które są tutaj na czerwono, to tymi głównie będę się zajmował podczas najbliższych pół godziny. Proszę Państwa, cel handlowca przed kontaktem z klientem. On jest oczywisty. Handlowcy są wręcz zbombardowani naciskiem przez swoje firmy, zbombardowani naciskiem, które mają ze strony kredytów, które wzięli na mieszkania, więc tym celem najistotniejszym jest sprzedać. A czy to jest w ogóle dobra perspektywa, czy to jest prawidłowy cel? A to jest dobre pytanie i trochę o tym będę chciał poopowiadać. No bo mamy początek, tak? Spotykają się. To jest foto z naszego filmu. Pewnie niektórzy z Państwa znają ten film. Ja go dzisiaj nie będę puszczał, ale kilka fotosów się pojawi. Ten aktor na środku to ostatnio gwiazda. Występuje w różnych serialach. Okej, tu mamy początek spotkania. No co tam się dzieje? No tak, filozofia kontentu. Bardzo wiele firm, wielu handlowców, wielu marketerów żyje filozofią kontentu, filozofią treści. No i bardzo wiele firm ma w strategiach w ogóle edukowanie. No i to trochę się przekłada na handlowców. Handlowcy czasami uważają, że oni powinni tak jak marketerzy ładować klientom content, edukować ich, no i prezentować produkty, funkcjonalności w bardzo różny sposób. Okej. No i jak to spotkanie najczęściej wygląda? A spotkanie wygląda tak, że klient mówi, a w czym wy jesteście lepsi od konkurencji? Dlaczego ja mam współpracować z wami? Niech pan powie, co takiego dobrego jest w waszym produkcie, w waszej usłudze. No i co handlowiec robi? No mówi, zaczyna opowiadać. Sprzedaje w sensie przekazuje te treści, które często są niedostępne normalnie. Opowiada o technologii, opowiada o know-how, o doświadczeniach z innymi klientami i tak dalej, i tak dalej. Tych informacji jest bardzo dużo. Co się wtedy dzieje? No my mówimy o tym procesie bezpłatne konsultacje. A dlaczego bezpłatne konsultacje? No bo bardzo często klienci używają tych wiadomości przeciwko handlowcowi. Używają po to, żeby kupić u kogoś innego. Albo wykorzystać to w taki sposób, że sami sobie coś zrobią. Okej, ale jest też następny element. Często jest tak, że tych informacji nie potrzeba aż tyle.
No więc kupujący ma przed sobą kilku, czasami kilkunastu handlowców sprzedających podobny produkt. To się dzieje na rynkach hiperkonkurencyjnych. No to nie musi być kontakt osobisty, to może być jakaś platforma, gdzie oni się spotkają gdzieś tam przez internet albo to jest kontakt telefoniczny. No i po wysłuchaniu kilkunastu handlowców, co mówi kupujący? Mówi, no kurczę, no, oni są tacy sami. Te same argumenty, bardzo podobny produkt. No oni różnią się tylko ceną. Kto wygrywa? No ten, który niżej opuści, jak ja to mówię, majtki z ceną. Niektórzy handlowcy mają taki wielki strach przed wejściem do klienta, że już przed wejściem majtki mają ściągnięte do kolan. Niektórzy ściągają do kostek, a niektórzy w ogóle chodzą bez majtek. No po to, żeby wygrać, bo nie ma innej możliwości. Okej, okay. Czyli mamy tutaj pewien problem ze strumieniem informacji, który płynie nie do handlowca, tylko płynie do klienta. Czyli tutaj odwrócono, i to jest bardzo często tak, że to tak naprawdę to kupujący pozyskuje więcej informacji niż handlowiec. Okej, okay. A słyszeliście Państwo ten stary dowcip o pustej taczce? No tak, to jest najstarszy dowcip budowlany, młodsi mogą nie znać. Ja go bardzo krótko przytoczę. Majster z daleka widzi, jak jego robotnicy wręcz biegają z taczkami po budowie, podchodzi bliżej, patrzy taczki puste, pyta się, panowie, czemu chodzicie z pustymi, czemu nie ładujecie? No szefie, taki zapieprz, że nie ma nawet czasu załadować. A jak to się przekłada na sytuację handlową? No, często jest tak, że są okresy zwiększonego zainteresowania produktem czy usługą. No i wtedy jest mnóstwo zapytań ofertowych. No i w wielu firmach jest taka strategia, odpowiadamy na wszystkie zapytania. No i odpowiadamy, często nie rozróżniamy tych klientów, czy oni chcą kupić, czy oni chcą tylko zapytać, czy ta oferta będzie jako trzecia czy czwarta podkładka po to, żeby przedstawić coś szefowi. Więc jest coś takiego, co się nazywa fabryką ofert. Dosyć popularne w firmach, z którymi pracuję. Przynajmniej na początku, bo staramy się potem wyeliminować to. Zresztą jest wiele firm, które wystawia tych ofert mnóstwo. Skuteczność? Kilka procent? Kilkanaście? To zależy, jaki to jest rynek, bo oczywiście różnice są bardzo duże w zależności od tego, jaki to jest produkt i jaki rynek. Okej. Okay. No i teraz tak, czy my często powinniśmy mówić o potrzebach, analizować potrzeby, ale często ta wiedza, którą pozyskują handlowcy, jest bardzo powierzchowna. No powiedzmy, do nas przychodzi dyrektor sprzedaży i mówi, panie Jacku, chcielibyśmy przeszkolić nasz zespół. No jest super, szkolenie jest potrzebne. I jeszcze mówi, najlepiej, żeby to były 2 dni albo 4 dni, więcej wie pan, nie mamy czasu. Mówię, a co wy tak naprawdę chcecie zrobić? No wie pan, ci ludzie są nieaktywni, niezmotywowani, żeby im się w ogóle chcieć. Ja mówię, no dobrze, a czy wy macie jakieś kluczowe aktywności sprzedażowe? Jak wygląda system motywacyjny? I okazuje się, że tak naprawdę menedżer chce poprawić błąd, który sam robi, naprawić go szkoleniem. Szkolenie tej firmy jest zupełnie niepotrzebne. Przynajmniej na tym etapie. Należałoby się zastanowić, jakie ci ludzie powinni mieć aktywności, jak jest zbudowany proces, w jaki sposób powinno się ich motywować. A szkolenie dopiero za chwilę. Dopóki się tego nie zrobi, to będą wyrzucone pieniądze. Czyli ktoś nam mówi o potrzebie, teoretycznej potrzebie, a tak naprawdę jego problem leży zupełnie gdzie indziej. I często jest tak, że handlowcy bardzo powierzchowne informacje dostają i te informacje potem przetwarzają i wychodzi jakiś, za przeproszeniem, jak jest shit in, shit out, tak? Jak dostaną głupią informację, to i coś głupiego sprzedadzą albo usiłują sprzedać. No tak, co motywuje klientów do zakupu? No to jest dobre pytanie. I co w ogóle stoi za potrzebami? Możemy powiedzieć tak. Strumień informacji to jest pierwsza rzecz. Czyli handlowcy za mało tych informacji dostają, za mało, a zbyt dużo
przekazują klientom. A druga rzecz to jest głębokość informacji, które dostają, jeżeli już zaczynają je dostawać. No i tutaj, żeby zaaranżować, znaczy, bo kto ma przewagę w ogóle w procesie kupna i sprzedaży? Najczęściej kupujący. To on dysponuje gotówką, to on dysponuje, on jest decydentem. Handlowiec stara się doprowadzić do tego, żeby jakoś tam dobrze, żeby dojść krok po kroku w procesie sprzedaży. On musi, żeby pozyskiwać informacje, on musi zaaranżować równowagę, doprowadzić do tego, że te informacje będą mogły być pozyskiwane. Następna rzecz to jest pogłębiona rozmowa o potrzebach. Czy w ogóle pogłębiona rozmowa o motywacji klienta. Jest dwójka ludzi, którzy wymyślili pewną metodę, która jest bardzo podobna. David Sandler, który stosuje pojęcie bólu i takiej rozmowy, która się nazywa rozmową lejka bólu, i Neil Rackham i jego metoda spin. Ja bym powiedział, one są bardzo podobne. Sandler wpadł na to wcześniej i szybciej zaczął o tym mówić. Rackham trochę później. Rackham z kolei ma za sobą kilkanaście tysięcy, tak jak mówi, badań nad różnego typu rozmowami handlowymi. Ale to, co oni, te metody są wręcz tożsame. Oczywiście Sandler to jest również cała w ogóle metodyka sprzedawania. Ja trochę powiem o tym, co się dzieje u Sandlera, no bo jestem związany. Jestem partnerem. Moja firma to jest partner Sandler Training. Okej. Okay. Potrzeby, korzyści. Teraz chciałem powiedzieć o tym, jak może wyglądać rozmowa handlowa i jak najczęściej wygląda rozmowa handlowa. To jest to, jak najczęściej ona wygląda. To w zasadzie handlowcy mówią o potrzebach i starają się mówić językiem korzyści. Tylko mówienie językiem korzyści jest absolutnie iluzoryczne, jak nie wie się do końca, jaka jest potrzeba. Bo korzyści mają sens tylko wtedy, kiedy załatwiają jakąś potrzebę. A jeżeli ta wiedza jest płytka, no to o czym jest to rozmowa? No więc, a o czym jest w ogóle rozmowa najczęściej? Ona skupia się na trzech elementach. Ja bym powiedział, przede wszystkim na produkcie bądź usłudze. Handlowiec opowiada o tym, co ten produkt może. Trochę opowiada, jeżeli to jest produkt techniczny, to opowiada o tych flakach technicznych, o funkcjonalnościach, o wszystkim, co jest związane z produktem, o sposobie działania itd., itd. Często mówi o firmie, no i często gdzieś tam mówi o sobie, próbuje nawiązać jakieś relacje, wiadomo. Jeżeli się go bardziej lubi, to łatwiej jest potem kupić. O czyich korzyściach w trakcie takiej rozmowy jest mowa? Handlowca czy sprzedawcy? Tu w zasadzie są tylko korzyści sprzedawcy. Nie może być mowy o jakichś korzyściach dla kupującego, dlatego że my stosunkowo mało o nim wiemy. Oczywiście, jeżeli dostaliśmy dane z marketing automation w B2B, to coś tam wiemy, ale najczęściej wiemy niewystarczająco dużo. Żeby faktycznie wiedzieć więcej, trzeba dojść, jak my to mówimy w Sandlerze, do bólu, czyli tak naprawdę zainteresować się klientem. Proszę Państwa, ta rozmowa bólowa, czy jaka jest różnica między bólem a potrzebą? No tak naprawdę, jak mówiłem o tym, że przyszedł do mnie kiedyś dyrektor sprzedaży i mówił, że on chce kupić szkolenie, to szkolenie to potrzeba. A to, co tak naprawdę dzieje się w jego organizacji, to jest ból. No zobaczmy, jak może wyglądać taka rozmowa. O, wyszła mi tęczowa flaga, ale to chodzi o to, że to jest od chłodnych kolorów do ciepłych. Jak powinna wyglądać taka rozmowa bólowa? No, trzeba przede wszystkim poznać klienta, poznać jego biznes, poznać jego sytuację wewnętrzną. Żeby można móc mu pomóc, no to trzeba ten biznes poznać. Następnie poznać jego problemy, poznać skutki, jakie te problemy rodzą. Na przykład spróbować zmonetyzować ból, czyli przełożyć jego ból, jego problemy na pieniądze. No bo jeżeli okaże się, że ktoś traci kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy na skutek źle działających procesów w firmie, to jego wrażliwość na cenę usługi czy produktu jest o wiele mniejsza.
Jeżeli okaże się, że ktoś traci klientów albo sprzedaż o wartości, można to, nie przeliczajmy przychodu, ale na przykład o wartości marży rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, to jego wrażliwość na cenę danego produktu, który może to uleczyć, jest zdecydowanie mniejsza. No i następna rzecz to jest gotowość do zmian, jaką ta osoba przejawia. Jeżeli ta rozmowa jest taka, no to motywacja klienta jest o wiele większa. Spójrzmy na to, mianowicie na zarządzanie informacją w procesie handlowym. Spójrzmy na ten graf, żeby podsumować to, co do tej pory powiedziałem. Proszę Państwa, strumień informacji. Po lewej stronie do klienta, po prawej stronie do handlowca. Druga rzecz to głębokość tych informacji. Na dole to jest ta informacja powierzchowna, bardzo często na takim poziomie pozyskiwana przez handlowców, a u góry pogłębiona. No i mamy tak, jeżeli ten strumień idzie do klienta, informacje są powierzchowne, no to nic innego, handlowiec ściąga majtki. To jest konkurs zdejmowania majtek, mówię o cenie oczywiście. Kto da niżej, ten wygrywa. I bardzo często fabryka ofert, jest mnóstwo ofert mało wygranych na bardzo niskich marżach. Jeżeli te informacje jakieś są, ale są powierzchowne i handlowiec jakieś ma, no to tych transakcji jest stosunkowo mało. To generalnie najczęściej są takie sytuacje, kiedy handlowiec odwiedza tych samych klientów. To są raczej klienci, z którymi budujemy, nie rozbudowujemy ich, tylko ta sprzedaż jest na tym samym poziomie. Czyli to są zamówienia, zbieranie zamówień czy pojedyncze transakcje. No i wtedy, kiedy ta informacja jest pogłębiona, ale zbiera ją klient, to jest nic innego jak bezpłatne konsultacje. Bezpłatne konsultacje, których udziela handlowiec, które bardzo często są wykorzystywane przeciwko niemu i przeciwko jego firmie. Czyli cel handlowca przed kontaktem z klientem to sprzedaż? No absolutnie nie. Handlowiec w ogóle nie powinien przychodzić po sprzedaż. Handlowiec powinien przychodzić po informację. I to jest, ja wiem, że to trudno sobie wyrzucić z głowy i te moje 8 lat w doradzaniu klientom, a wcześniej jak byłem dyrektorem sprzedaży i najczęściej dyrektorem sprzedaży i marketingu, to było wyrzucenie tej sprzedaży z głów. To, że handlowiec ma w głowie sprzedaż, to bardzo często mu przeszkadza. Jeżeli on przychodzi po informację, to on może pójść dalej. No i patrzcie Państwo, jak jest strumień informacji w odpowiednią stronę, jak ta głębokość informacji jest odpowiednia, jest ta rozmowa o bólu, to handlowiec na tym etapie może podjąć decyzję, czy on chce wchodzić w dalszą część sprzedaży, czy nie. Bo czasami po prostu może nie chcieć wchodzić. Albo to nie jest opłacalne dla firmy, no bo ta sprzedaż będzie nierentowna, albo on na przykład nie ma argumentów na to, żeby cokolwiek sprzedać. Czyli on może się tutaj wycofać ze sprzedaży. Okej. Ale co się dzieje dalej? Bo to zarządzanie informacją w procesie handlowym to jest pierwsza rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, która wydaje mi się ogromnie ważna i tutaj jest bardzo wiele błędów popełnianych przez handlowców i bardzo wiele traci efektywność ich działań, czy w ogóle całych działów sprzedaży. A co się dzieje dalej? No teraz powiedzmy, ja pomijam kwestię rozmowy budżetowej, mapowania procesu decyzyjnego po stronie klienta. To się powinno dziać, ale oczywiście nie o tym chcę teraz mówić. No przejdźmy do prezentacji. Prezentacji rozwiązania. Handlowcy posługują się pewnymi słowami. Trochę o nich mówił Piotr Budzki z samego rana. Ten zestaw jest niewiarygodny. Zobaczcie Państwo, pasja, wysoka jakość, innowacyjny, unikatowy, optymalizacja, korzystny stosunek jakości do ceny. To jest standardowy zestaw słów, którym się posługuje handlowiec, które znaczą co? Nic. Totalnie nic. Przychodzi 6 handlowców i wszyscy mówią, że ich produkt jest innowacyjny, unikatowy i ma wysoką jakość. I słuchajcie, jak obserwuję w trakcie warsztatów, jak oni budują czasami swoje komunikaty,
to czasami trudno wyłowić słowo, bo oni są tak zbombardowani tym językiem. Nie wiem dlaczego. No i co z tego wychodzi? Ja to mówię, że to takie wychodzi sprzedażowe pitu-pitu. Druga wersja to jest sprzedażowe bla-bla. Równie dobre. Proszę Państwa, no dobrze, ale jak mówić o silnych stronach? Wiecie co? Mówienie o silnych stronach przez handlowców, silnych stronach własnych produktów, własnych firm wcale nie jest łatwe. Oni są zbombardowani przez klientów tym, że ich produkt jest nie okej. Że ich produkt ma wady, że oni się spóźniają, że czegoś nie robią dobrze, aż w końcu zaczynają w to wierzyć. Ja kilkakrotnie robiłem warsztaty, gdzie w gronie menedżerów i handlowców próbowaliśmy dojść do silnych stron firm, gdzie oni mówili, nie, nasza firma, no nie, generalnie słabi jesteśmy. Ale no nie macie? Nie, no konkurencja robi to lepiej. Klienci są niezadowoleni. Te warsztaty były dla nich bardzo trudne. Ja sobie lepiej zdawałem z ich silnych stron niż oni sami. Proszę Państwa, i dochodziliśmy do tego krok po kroku, a że oni mają stosunkowo szybką reakcję serwisową. Co to znaczy stosunkowo szybko? No, 24 godziny. A czy ktoś inny ma taką szybką reakcję serwisową? No w sumie nie. A ilu w ogóle jest serwisantów w Polsce? 30. A druga tak samo, taka firma, która jest waszym konkurencją, ilo ma? 10. Oni byli sami zaskoczeni, że oni mogą być najlepsi. Potem się okazywało, że procent reklamacji na dziesiątki czy setki tysięcy transakcji, które wykonują, jest jakieś tam ułamki promili. I okazuje się, że to też jest dobrze. No ale klienci za każdym razem mówią, że jest słabo. I oni w to zaczynają wierzyć. Okej. Okay. No następna rzecz to jest łączenie odkrytych problemów u klienta z własnymi silnymi stronami i z tym, co ja prezentuję w ofercie. Czyli domknięcie takim linkiem tego, co odkryłem, żeby to, o czym mówię, dokładnie odpowiadało temu, co odkryłem. Bo często to jest pitu-pitu o wszystkim. Nie wiem, mój poprzednik mówił historia firmy, nie? No najpierw historia firmy, osiągnięcia, badania, pitu-pitu i tak dalej. A dopiero na samym końcu jest drobiazg o tym, co tak naprawdę mamy, jaki element mamy podnieść. No tak, i storytelling, to też już dzisiaj było podnoszone. Bardzo trudno jest łączyć w historię te elementy sukcesów, które już firma odniosła. W zasadzie, proszę Państwa, wy powinniście te historie budować i je pielęgnować w całej firmie. Historie sukcesów, historie klientów, którym się powiodło z wami i umieć o tym opowiadać, zbudować pewną storytellingową, albo jak mówiła Agnieszka, jak to było, sales-telling, tak? Nie, storytelling, okej, okay, ale to mają być te opowieści sprzedażowe. Zbudować coś w rodzaju kilku legend sprzedażowych związanych z waszymi sukcesami. To też jest stosunkowo trudne. Okej. Okay. No więc tak, mamy strumień informacji, mamy głębokość informacji, no i powinna być prezentacja rozwiązania i to rozwiązanie powinno operować konkretem. To powinno być mięso, soczyste rzeczy, często oparte na liczbach, na faktycznych elementach, które gdzieś już zostały przećwiczone na innych klientach albo na danych, które macie, a nie pitu-pitu. No tak, ale jest jeszcze jeden element, z którym handlowcy mają dość duży problem. Ten element to słowo. Jak Państwo myślicie, jakie słowo? Tym słowem jest słowo nie. Ja zawsze mówię, że nikt nie jest prawdziwym handlowcem ten, który nie potrafi odmówić. Jak potrafisz odmówić, to znaczy, że potrafisz handlowcu zbudować swoją markę. Do tych, którzy potrafią odmówić, się wraca. Bo ci, którzy nie odmawiają, nie mają tej asertywności handlowej, no to tak, to jest sprzedawanie na niskich marżach. Ale to jest robienie również krzywdy klientowi,
bo handlowcy czasami zgadzają się na rzeczy, których ich firma nie może zrobić. Klient czegoś oczekuje i wcale tego nie dostaje. No i robienie krzywdy sobie. I jest wiele takich momentów, kiedy trzeba klientowi w sposób mocny, ale z szacunkiem powiedzieć nie, ale powiedzieć tak nie, żeby on wrócił za chwilę. Jest pewnie jest wiele osób na sali, które powiedziało pewnym klientom nie i ci klienci wrócili. Macie Państwo takie doświadczenia? Proszę podnieść rękę. Słuchajcie, ale wielu handlowcom to nie chce przejść przez gardło, to nie. A co jest gorsze, to jeszcze jak handlowcom to pół biedy, ale menedżerom nie chce przejść przez gardło. Jak ja czasami mówię o tym, w jaki sposób to nie wykorzystywać, to menedżerowie na mnie patrzą i siedzą na szkoleniu i nic nie mówią, ale tylko tak im głowa chodzi. Nie? Mimo, że to jest bardzo skuteczne z punktu widzenia budowania relacji. Okej, no więc umiejętność odmawiania. A po co? No żeby osiągnąć sukces dwóch stron. Bo tak naprawdę naszym celem w całym procesie jest doprowadzenie do tego, że zarówno my, jak i klient wygramy. No nie może być wygrana jednostronna. Okej. Proszę Państwa, to się zbiera w taki proces, bo najpierw potrzebujemy zaaranżować równowagę, żebyśmy to my dostali informację, a nie klient. Klient też, tylko on zawsze sobie te informacje od nas wydrze. Ale żebyśmy my dostali informacje, żeby te informacje mogły być wystarczająco pogłębione. Następnie możemy podjąć decyzję, czy my chcemy w tę sprzedaż wchodzić, czy nie. Jeżeli tak, no to operujmy konkretem, operujmy takimi mięsnymi, soczystymi argumentami w rozmowie z klientem w trakcie prezentowania rozwiązania. I odmówmy czasami, a czasami, ja bym powiedział, stawiajmy granice, bądźmy asertywni po to, żeby uzyskać to win-win. Można to pokazać jeszcze inaczej. Wracam do tego grafu, który pokazywałem kilka czy kilkanaście minut temu, gdzie są niedostatki, jeżeli chodzi o zarządzanie informacjami w procesie handlowym przez handlowca. Jeżeli my spowodujemy, że te informacje zaczną iść intensywnie w kierunku handlowca i będą wystarczająco pogłębione, to jest szansa na partnerstwo biznesowe. Jeżeli ich nie ma, to ta szansa na to partnerstwo biznesowe jest mizerna. Widzę, że zostało mi 5 minut, no więc mogę kontynuować spokojnie. Proszę Państwa, podsumowując. Zarządzanie informacją w procesie handlowym. Niezwykle ważna rzecz, i z mojego doświadczenia wynika, że często, ja bym powiedział, menedżerowie sprzedaży nie przykładają do tego odpowiedniej uwagi. Za mało się pozyskuje informacji i za mało na ten proces się zwraca uwagi. Następna rzecz to jest język konkretów, pain storytelling. Handlowcy go nie wykorzystują albo wykorzystują zbyt słabo. No i ten storytelling jest nieciekawy. Tak, no bo właśnie tam jest innowacyjność, mnożymy z pasją. Nasi projektanci z pasją przygotowali ten produkt. Mój Boże. No i ostatnia rzecz to umiejętność odmawiania. Po co? Po to, żeby uzyskać to win-win, bo jak mawiał ktoś z przedwojennych klasyków, sprzedaż jest wtedy, kiedy obie strony są zadowolone. A jak jedna strona jest mniej zadowolona niż druga, to co to jest? Szwindel. No więc dbajmy o to, żeby nie było szwindlu w naszych relacjach. Żeby ten pan, którego wyświetlę na końcu, mógł powiedzieć: wyśmienicie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.